Dzisiaj robię sylwestrowy film i w końcu święto jest, to przydałoby się jakiś przejazd czy coś. Więc robię specjalny filmik. Ewentualnie jeśli będziecie chcieli, to jutro coś wam podeślę. Jakiś filmik czy coś. I no jak ta mi nie przeszkodzi tutaj, to dam radę. Dobra, dawać. Dobra, zdążyłem. Dobra. Jesteśmy w pociągu. Z Kodą jedziemy. Z Brunna do Bemowa. Jedziemy. Całą trasą. Będzie budowa jeszcze na Karolin, ale jak się postarają, to dadzą. Jedziemy. Już nie będę nic mówić. No patrz, no. Następna stacja. Kondratowicz. Stacja. Kondratowicz. Drzwi otwierają się z lewej strony. Wait chwilę. Dobra, jestem. O nie! No bez jaj! Jezu, no na takiej stacji, gdzie ja jestem? Co to za stacja? Jezu, dobra, Kondratowicza, to dobrze, bo zawału bym tu dostał. W sumie już dostałem zawału. Wait. Jesteśmy z powrotem, stacja Kondratowicza. I tym razem czerwone światło. Zawsze patrz przed siebie, czerwień. W sumie dla was też taka podpowiedź, żebyście nie przejeżdżali na czerwonym świetle. Taką wam dam radę. No i w końcu nie mam co innego dać, prawda? Następna stacja. Zacisza. Ile trwa przejazd? Nie wiem, ale zobaczymy. Do Bemowa trochę jest, bo teraz to na zaciszu jesteśmy. Zacisza. A mój. Dobra, wchodź pan. Nikogo nie ma. Zamykam od razu. O, nawet zielone światło. To dobrze, bo mi znowu pociągu nie wypali. Ostatnio Skoda Warszawia przeszła test taki specjalny, żeby mogła już przywozić pasażerów. Było to chyba jakieś 8, może 9 miesięcy, kiedy zdawała. To wtedy była jeszcze na przejeździe technicznym, zdawała testy na pierwszej linii metra.
mnie tam nie było, więc... Więc nie mogę wam powiedzieć za dużo. Ale... Mówię. Już ma bardzo dużo. Już piąta tutaj przyjechała. No i... Tyle, co wam mogę powiedzieć. Jakoś fajny design. Ciekawe, ciekawe, kto ją produkowała. Czyżby nie fabryka Skody? Bo zwykle to są takie samochody typu Skoda Octavia, Skoda Varsovia. Nawet się rymuje. Bym powiedział. Chyba. Następna stacja. Sześć minut minęło, kurde. Stacja. Minęłoby jakieś 12 minut, gdybym na targówek mieszkaniowy jechał w realnym życiu. Bo w końcu to w grze to jedziesz może jakąś minutę, może pół i nic się nie dzieje, a tak to w realnym życiu jedziesz jakieś 2 minuty czy coś. Prawda? To by dopiero. No naprawdę, powalone. Co to, jak mi zaraz wywali? Tutaj mi wywalało zawsze. I tutaj ominąłem stację, kiedy tworzyłem tamten filmik. Więc trochę mi zleciało czasu. Następna stacja. Normalnie to mówią Szwedka, a nie Szwedzka. Znowu. Bo ja już raz tutaj jechałem i słyszałem. Nie Szwedzka, tylko Szwedzka. Litość. Boska. A ten ostatni przejazd linią M to przejazdu nie zdążyłem zrobić, ale za to zdążyłem zrobić jakieś filmiki, jakiekolwiek z tą linią. Dworzec Wileński. Możliwość przesiadki do pociągu podmiejskich. Next station, Dworzec Wileński. Confidence change to suburban trains. To aż dziwne, że na Świętokrzyskiej tak było. Dworzec Wileński. Drzwi otwierają się z prawej. Przed opuszczeniem pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu. Before leaving the train, please remember to take your luggage. Wyobraźcie sobie, że jedziecie metrem, przesiadacie się na pociąg i tak patrzycie. Czemu akurat pociągi mają inne malowanie? Nie wystarczyłoby warszawskie? To byście by teraz, kurde, nie otwierać drzwi, tylko jechać. Następna stacja. Stadion Narodowy. Możliwość przesiadki do pociągu podmiejskich. W przyszłości ma tutaj na Stadionie Narodowym być peron na trzecią linię metra M3 ze Stadionu Narodowego do Wrocławia. Więc o trzeciej linii metra powiem wam w innym odcinku. Jedynie mogę wam tylko ten peron pokazać. No jeszcze nie funkcjonuje, bo jeszcze jest w budowie odcinek. No to wiecie. Ale już jest pokazane, jak wygląda stacja Mińska. Albo był koncept. No wygląda tak, no prawie jak Bemowo, tylko... Mają trochę coś z kolorami, że ściany są te pomarańczowe, jasne i inne, bla, 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 bla. Powiem wam w ogóle w innym odcinku. I tyle. 10 minut minęło i jesteś nas... Centrum nauki. No.
10 minut zleciało, jesteś na Centrum Nauki Kopernik, w ogóle się nie przejmujesz. To dopiero fajne, nie? Napiszcie w komentarzu, czy się cieszycie, że jest nowy rok i w ogóle. I czy lubicie jeździć metrem, czy co jest lepsze w grze, czy w realnym życiu. No ja bym powiedział, że w grze. Halo fizyka. Zepsuliście mi tu. Kurde. Cofnęło mnie. Jeszcze chwila i nie byłbym tutaj. Tylko tam. A i pokażę wam kilka torów odstawczych. Nowy Świat Uniwersytet to na ulicy Świętokrzyska, więc w sumie jest blisko z Nowego Światu do Świętokrzyskiej stacji. Tutaj to jest jedna ciągła i każdy przejazd ma tutaj tyle samo, więc nie da się jakby tu określić, co jest dłuższe, Nowy Świat czy Świętokrzyska. Rozumiecie? No chyba mi nie powiecie, że nie. A, i tak wygląda Skoda wewnątrz. No wiecie, tak jak Siemens, tylko inna podłoga. I skąd też im te faski tutaj? Jeszcze się zapytali pewnie. O tym wam mówiłem. Stacja Świętokrzyska. Drzwi otwierają się z lewej strony. I przejście na pierwszą linię metra. Znajduje się tutaj. Nie pokażę wam stacji, bo jestem w pociągu. No rozumiecie. O co mi chodzi? Chwila, moment, coś sprawdzę. Kurde, która to godzina? A, dobra. Nie wiem, czy mi się teraz telefon nie rozładuje. No dobra. Następna stacja. Rondo ONZ. Tyle, co mogę wam powiedzieć o tych torach odstawczych. Nic chyba tu nie ma. Jakoś na rondzie ONZ są. Dziwne, co nie? Stacja Rondo ONZ. Kiedy ostatnio na rondzie, na rondo ONZ coś jeździło? Trzynaście minut minęło, znaczy 14. Jesteście na rondzie ONZ. Widzicie, jak szybko? Gdybym wam to pokazał w realu, to wiecie, ile by to trwało? Następna stacja. Rondo Kaszyńskiego. Gdybyście kiedyś zdawali prawko jazdy, to proszę bardzo. Macie tu poziom trudności, jest sporo guzików tutaj. O, Rondo Daszyńskiego na czerwono, czyli mój stały kolor. Powinien mieszkać na Rondzie Daszyńskiego, a nie na jakimś Brunnie, Boże Święty. A nie,
Nie, chwila. Gdybym tu nie mieszkał, to bym pewnie nie miał widoku na tory odstawcze. Więc w sumie to by był minus tego. Ale plus jest to, że widzę tory odstawcze. Dobra. Zatrzymam się chyba na księcia Janusza czy coś. Nie wiem. Chwila. Płocka, Młynów, księcia Janusza. No dobra. Spróbuję dojechać na to bemowo, ale... Tak jak mówię. Nie stać mnie. Stacja Płoc. Drzwi otwierają się z lewej strony. Tak samo chyba wygląda stacja Stokłosy. Czy coś takiego. Następna stacja Młynów. Stacja Młynów. To powinna być... stacja Młynów powinna być nazywana stacją Moczydło. Czy tam mieczydło, nie wiem. Ale coś około tego. Jak widziałem, to miało się tak nazywać. I wyglądało normalnie tak samo. Tylko, że ściągnęli pociągi z nie wiadomo skąd. Czy coś takiego, rozumiecie mnie? Wy to zawsze mnie zrozumiecie, nowi widzowie. Z moich shortsów to pewnie byście od razu powiedzieli, przecież czerwony tramwaj w Warszawie zawsze wszystko wie. No oczywiście. Za pół godziny nowy rok. No dobra. Jakoś to wytrwa. Następna stacja. Księcia Janusza. Jedź. Stacja Księcia Janusza. Drzwi otwierają się z lewej strony. Czy zauważyliście, że na drugiej linii metra wszystkie drzwi otwierają się z prawej strony? Nie z prawej, z lewej! Z lewej strony, to jest lewa strona. Ogólnie tramwaje otwierają z tej. Co widać na pierwszej linii na Młocinach i na centrum. Nie z Młocin do centrum, tylko gdzieś tam w połowie. Jeszcze dwie stacje. Następna stacja. Urywa. A pamiętacie świąteczny transport publiczny? Można się jeszcze przejechać. Co wy na to? Chcecie przejazd z świątecznym swingiem? Trochę mnie to zastanawia. Tak samo wygląda stacja bemowa. Tak, stacja miejska. Pomarańczowe te... Jak to ma? Ściany. A ta cała sufit ma być czarny. No fajnie na suficie. O, tak, to ja bym nagrywał, kurde. W realnym życiu. Naprawdę. Następna stacja. Bemo. Może zacznę hamować. Prosimy o opuszczenie pociągu. Co mi
tracks. Please leave the train. No to co, koniec trasy. To bym powiedział, że tyle. No i to wszystko. Dojechaliśmy na stację końcową. To ja już kończę. Czołem.